Tak, opowiem wam o tym, jak poznałem Anię, nie schodząc zbytnio do dużego poziomu szczegółowości, bo opowieść trwałaby bardzo długo. Chwilę! No, ile ty... Paweł! 15 minut. W Bieszczady po raz pierwszy przyjechałam z moją siostrą, jak byłam nastolatką. I tak naprawdę to moja siostra pokazała mi piękno tego miejsca i zakochałam się w tym miejscu. I tak zaczęła się nasza przygoda z Bieszczadami. Pamiętam, pierwsza góra, na którą żeśmy wchodzili, był Otryt. Szliśmy lasem, nie było żadnych widoków, tylko błocko, chaszcze, deszcze, mgły i ziom. Dlaczego Bieszczady? Bo w Bieszczadach się poznaliśmy. W Bieszczadach na szlaku poznaliśmy się i tu wracamy już po prostu. Więc poznaliśmy się w taki sposób, że ja z moimi znajomymi szłam wielką pętlą bieszczadzką, takim szlakiem. I Paweł ze swoimi znajomymi również. I jeszcze, no właśnie, byliśmy dwiema różnymi grupami i te grupy się tak co godzinę mniej więcej mijały na szlaku. Wybraliśmy się tego dnia na tarnicę, na którą nigdy właściwie nie chodzimy, czyli dochodzimy do pewnego momentu szlaku i idziemy dalej, nie wchodząc na sam szczyt. Od samego dołu żeśmy wydurniali się, mówiąc do ludzi prześmiewczo: cześć, cześć. Cześć, słuchajcie, cześć do wszystkich przechodzących. I napotkaliśmy grupę młodych ludzi, którzy podążali tym samym szlakiem i zareagowali na nasze powitania prześmiewcze, równie prześmiewczo, opowiadając: cześć, cześć, trochę podejrzliwie, cześć. I chcieli się trzymać jak najdalej od nas. Jak to jest na szlaku, że się mówi do siebie cześć? A że my widzieliśmy się już na tym szlaku, nie wiem, po raz 20, to już to cześć było takie niechciane i wymuszone. Mieliśmy w ogóle ze znajomymi wrażenie, że nas śledzą tamci ludzie. No i dopiero na końcu tej całej podróży zeszliśmy się razem pod jedną wiatę i usiedliśmy w końcu razem. Ta grupa nasza i jego grupa. I jakoś tak wyszło, że się zgadaliśmy, że spotkamy się wieczorem przy ognisku. No i tak w podgrupkach szliśmy taką sporą grupą, no ale potem się z tego jakieś wyklarowały małe podgrupki i po jakichś tak powiedzmy 10 minutach zorientowałem się, że idę za nią zupełnie sami. Wszyscy zostali w tyle i my w ogóle pochłonięci rozmową i gdzieś tam żeśmy się tak jakby zagubili sami w sobie ze sobą w tych górach. I tak żeśmy doszli te 10 km, przeszli te 10 km w ogóle nie zauważając tego, nie odczuwając tego, że czasowo w ogóle i fizycznie tak, doszliśmy do Wołoszatego i postanowiliśmy, że na pewno jeszcze kiedyś się zobaczymy, tak powiedziała Ania. Umiłowani, żony niech będą poddane swoim mężom. Jest ładne to czytanie.
no przecież, że ładne, sami go wybierali. A ja też śpiewam ładny psalm, ale nie znam tekstu. No matko i córko, oni tu zrobili tą zawieszkę taką. Na pewno się, Paweł się na pewno pomylił. Na pewno się zdziwił. No nic no. To powinna być taka śrubeczka plastikowa. No, no tak, na środku. To jest o tak. Nie, pokażę, ja ci pokażę jak. Tak czy tak? Najwelon już za nami. Ale cudnie. No, tylko właśnie to nie. To on taka jest, żeby on był tutaj. Moje nazwisko Brożyna, jestem... Radek. Właśnie tak twierdza tutaj panna młoda, że mam na imię Radek. Nazwisko zmieniłem, musiałem je utajnić. Słuchajcie, na tym... Samo zdecydowało, no. Po prostu zaczęliśmy być ze sobą, to się stało, to nie było tu z nami już. No i w sumie od tego wieczora już wpadliśmy sobie w oko i tak już zostało. Na pewno to, że świetnie nam się jakoś tak lekko rozmawiało, bez, w ogóle bez napinki, jak to się mówi kolokwialnie. Ciekawie mi się z nim rozmawiało, dyskutowało, bo no tak. No, to schronisko to jest... przestrzeń, która nas połączyła fizycznie już, gdyż tutaj doszło do takich naszych pierwszych kontaktów cielesnych, czyli złapanie za rękę, pocałunek i takie już pierwsze takie iskry, które jednoznacznie wskazywały na to, że coś się dzieje. I my już zaczęliśmy być ze sobą w Bieszczadach po tych trzech dniach. Szybko poszło, ale tak nas walnęło, że... No. To miało miejsce w Chorwacji. Kombinowałem, żeby to było gdzieś na tamtym wyjeździe, ponieważ wiedziałem, że czeka nas tam wiele pięknych miejsc. I gdzieś tam na mapie tej podróży były jeziora Plitwickie, które znaliśmy z folderów reklamowych jako bardzo popularne, ale jednocześnie bardzo piękne. Więc znalazłem takie bardziej odludne miejsce, gdzie zaciągnąłem Anię pod pretekstem pokazania jej wspaniałego wodospadu o szmaragdowym kolorze wody na dole i tam nie było nikogo w pobliżu, kiedy się odwróciła podziwiając widok, bo było co podziwiać. Wyciągnąłem w tym czasie w miarę szybciutko pierścionek zaręczynowy. Jak się odwróciła, to ja już klęczałem troszeczkę zsuwając się w przepaść do tego wodospadu, trzymając konara i poprosiłem ją o rękę. Na pewno się domyślała, o co chodzi, ale nie przewidywała, że to się wydarzy w tym momencie. Zaręczyliśmy się, jak byliśmy w Chorwacji. Pojechaliśmy na miesiąc do Chorwacji. To był taki szalony trip samochodem, gdzie ten samochód był naszym noclegiem, transportem, wszystkim. I pojechaliśmy do Jezior Plitwickich. To jest takie piękne miejsce. No i ja w ogóle podejrzewałam, jakoś tak czułam. I zeszliśmy w takie, bo Paweł nie lubi, jak ludzie się patrzą, więc zeszliśmy w taki zakamarek, tak jakoś niżej, gdzieś tam, tak musieliśmy się trochę powspinać, czy tam zewspinać, nie? I tam, ja już wiedziałam, on mi się tam, ja się udawałam w ogóle, że obserwuję przyrodę, żeby nie było, że się odwracam, bo słyszałam, że on szuka pierścionka, żeby go dać. Więc stałam, no i już po prostu się popłakałam, nie wiedząc, no i się odwróciłam, on już klęczał. No i...
Anno, Pawle, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Anno, Pawle, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Tak. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Paweł, biorę Ciebie, Anno, za żonę. Biorę Ciebie, Anno, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Ja, Anna. Ja, Anna. Biorę Ciebie, Pawle, za męża. Biorę Ciebie, Pawle, za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dar radości. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrącz. Żono. Żono. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. I ucałuj dłoń. Ucałuj obrączkę. I powtarzaj coś. Mężu. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Możemy tu pocałować nawet i usta, bo jesteście małżeństwo.
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Coś jeszcze? Wszystkiego najlepszego. Okej. Tym się zawiera wszystko jeszcze. Chciałabym wam, kochani, powiedzieć, że dzieci to naprawdę duże wyzwanie. Trzeba je kochać bardzo i mieć dużo cierpliwości, ale życzę wam takich wspaniałych dzieci, jak bardzo świetne. Jak nasza Marysia, która od początku wesela daje nam kość. Ale wasze dzieci będą na pewno bardzo, bardzo, bardzo grzeczne i tego wam życzę. Dziękuję bardzo. No, szczęście to takie banalne, ale na pewno potrzebne. Tak. Ja wiem, żeby chodzili po górach, pływali, jeździli konno, szaleli. Wszystkiego co najlepsze, żeby byli szczęśliwi tak jak są dzisiaj. Naprawdę, całe życie. Po prostu. Wiesz co, ja jeżeli chodzi o drogę życia Ani i Pawła, powiedziałem już właściwie wszystko, ponieważ ja od początku dosłownie pojętej drogi życia znam ich. Pawła znam dużo wcześniej, już prędzej poznałem. To jest ten wywiad, którego udzielam już w stanie powyżej 2 promili, także wybaczcie. Wiesz co? No co, będę życzył szczęścia, zdrowia i tak dalej. Wiadomo, że tego każdy życzy. Ja chciałbym po prostu, wiesz co, tak powiem ewangelicznie. Ja miałem fragment Ewangelii, nie Ewangelii, tylko Apokalipsy świętego Jana na odczytania w kościele podczas ceremonii ślubu, jak wiecie. I święty Jan napisał bardzo mądre zdanie dotyczące trwania. Trwajmy w wierze. Ja bym chciał im życzyć, aby trwali. To są moje życzenia. Mówię dużo, ale tutaj mam do powiedzenia bardzo niewiele do rozwinięcia. Dziękuję. My chcemy być szczęśliwym małżeństwem. My kochamy przyrodę. My jesteśmy. Chciałabym powiedzieć Pawłowi, że go kocham i że jestem szczęśliwa. My się kochamy. My lubimy ze sobą spędzać czas i my chcemy ze sobą być. Aniu, dziękuję ci, że jesteś. Dziękuję ci, że będziesz. Dziękuję ci za to, że darzysz mnie uczuciem. Thank you.